przywitał nas niezłym oberwaniem chmury. Od tego się wszystko zaczęło. Jazda w deszczu nie należy do przyjemności. 600 metrów. Skręcimy w lewo na rozwidleniu. Na pewno poznamy laboratorium IT. Na pewno Ola dowie się, co to jest RFID. Ja tam wiem. Jest jeszcze w planie zobaczenie rynku, bo to jest fajne miejsce w Wrocławiu. Za 500 metrów miejsce docelowe będzie po prawej stronie. Dojechaliśmy, Ola sobie lampkę włączyła, bo już chciała wysiadać. Jesteśmy we Wrocławiu, Wyższa Szkoła Bankowa. Troszkę się spóźniliśmy, ale za chwilę jeszcze złapiemy studencki kwadrans. Wiesz, co to jest? Tak, 15 minut, ale muszę jeszcze spodnie przebrać, więc musimy się pośpieszyć. Może zdąży. Dzisiaj pokażemy Wam trochę naszych technologii, które mamy na uczelni. Zaprowadzimy Was w świat wirtualnej rzeczywistości. To będzie mniej więcej rok 2000-3045. Aż tak możecie daleko? Możecie nam segregować paczki, które będą porzucali kosmici. To jest VR, to już na Was czeka, dokładnie. Oprócz tego pokażemy Wam laboratoria RFID, czyli technologię kodów kreskowych, które znamy na przykład z bramek. Pewnie jak jeździecie autostradą, to się odbijacie, tak? W sklepie też z tego korzystacie, przechodząc przez bramki, a my Wam powiemy, jak to działa, jak to się robi. Może zakodujemy imiona w postaci kodów kreskowych, więc... Zakodujemy Cię. Dajcie się zakodować. Dobra. No. Super. O, jak się zaczęło. Ty, wiesz, że z ojcem jest? Wiem właśnie. Ale jestem naprawdę jej tatą. Chodźcie. Ola, tam jest na pierwszym bufet. Przestań, jak on ma tak. Ona? No. To w ogóle na studia nie chce iść. Jak możesz. Zagrasz pakredzie, to od razu się decydujesz. Autentycznie ma... A czemu nie chcesz iść na studia? Bo nie wiem na co. Nie wiem... Nie wiem na co i po prostu nie chcę iść, żeby iść. Tylko chciałabym, żeby to była jakaś taka decyzja, która faktycznie będzie taka moja. Więc na przykład przez ten rok chciałabym tam sobie robić jakieś takie kursy, takie dodatkowe rzeczy. No a później może się zobaczyć, co bym chciała robić dalej. Ale jakiś kierunek masz obrany, na przykład? Nie, ona ma kierunek jeden. Rok luzu. Rok luzu. Trzeba iść za ciosem, bo ten rok luzu to można naprawdę wyluzować. I się tak perspektywa zmieni. Przepraszam, że się wtrącę, ale słyszałem tak, że jak się rok przerwy zrobi, to już się nie wróci. No, bo to jest rok, jak ma się plan na ten rok. Typu, biorę rok, ale w tym czasie, na przykład mam pracę tu i tu, ona już jest ustawiona. Jadę tam i tam, robię to i to, jest cel, wracam i już wiem, gdzie idę dalej. Bo na przykład to, co robię przez ten rok, jest dla mnie czymś, co uzupełni za chwilę dalszy tok nauki, tak, coś mi da. Ale taki rok ma orientację. Bardzo proste, bardzo fajna sprawa. I teraz dokładnie tak jak tutaj jest zaprezentowane na animacji, przytrzymaj trigger i idź od dołu, tak? Tak, to od dołu. I tutaj proszę zaznaczyć przestrzeń, w której chcemy się poruszać. Fajna mina. No idziesz. No na pewno zobaczcie, co się dzieje na ekranie. Poważnie się boisz? Teraz można skoczyć chyba. Normalnie, jump. Zapraszam do skakania. Wow, ale tak! Uwaga. A, tak, to tak miało. Było mówione, że nie idź w stronę światła. Ola, co to jest? Serwer. Co to jest? To jest laboratorium sieci systemów informatycznych i w zasadzie laboratorium systemów to są te komputery. Natomiast tutaj na tym serwerze webowym są utrzymywane strony, które są napisane kilka tysięcy użytkowników na platformie ASP.
Gdyby nie tego typu urządzenia, to nie byłoby internetu. Po prostu. Co wy byście robili? Co byś robiła bez netu? Co byś nie zarabiał? Ja bym, nie wiem. Umierała w ciężkich męczarniach. To już pan wie, jak to wygląda z młodym pokoleniem. Jesteśmy drugą w Europie Środkowej uczelnią, która nawiązała współpracę ze społecznością SAP Next Gen. To jest społeczność, która jest budowana przez firmę SAP, tak, czyli globalną firmę, która zrzesza instytucje komercyjne, ale też społeczność akademicką, uczelnie na całym świecie. I w Polsce, taka uczelnia jest tylko jedna, to jesteśmy my, a w Europie są tu. Bank. Także to jest Bayer i to właśnie ma Wyższa Szkoła Bankowa Wrocławia. No to śmigaj na kolejne zajęcie. Dowiesz się, co to jest RFID. To, co się stanie w ciągu następnych 5-10 lat, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie przewidzieć z tą technologią. Skupiamy się na budowaniu laboratoriów wiarowych. Ja jestem ogromnym fanem tej całej technologii. I wiesz, możemy w ten sposób użyć wszystkiego. Gada, gada, gada. Siema. Hej. Co się będzie działo? Za chwilę będziemy zaczynać papkę z lokalu. Gwiazd na USB z hashtagiem. Robimy taką akcję i następną kategorię zapowie wam Ola, która będzie jeździć po całej Polsce. Już jeździ, tak, to prawda, Wrocław jest drugim miastem. Trzeci? Przepraszam, zapomniałem o Gorzowie. Nie wiem dlaczego. Gorzowie! No to teraz będzie kategoria, kto to powiedział. I wystarczy podać nazwisko. Co, takie straszne? Palma ci odbije? A słyszałem, że jesteś po prostu dość znany na WSB. Z czego to się wzięło? Dlatego prawdopodobnie, że jestem aktywny, ciągle coś robię na uczelni, ciągle uruchamiam też innych studentów, bo nie chcę sam działać. Chcę działać z ludźmi. Jak jedziemy na konferencję, to nie chcę sam, tylko właśnie z kilkoma innymi osobami. One coś zaczną robić, zaczną poznawać ludzi i to będzie się dalej kręcić, samo dalej. Taka mała kula śnieżna. Dzień pełen emocji, no i na końcu tak naprawdę droga do Poznania, bo już jesteśmy w Poznaniu i jutro kolejna Wyższa Szkoła Bankowa Poznań. Co nas tu czeka? Nie wiemy. Tak naprawdę dowiemy się jutro. Na razie to idziemy spać.